Hej, przychodzę z zakupami. Kolejne zakupy z Vinted. Trochę mnie, że tak powiem, opanowała magia Vinted i poczyniłam, że tak powiem, kilka zakupów, ale postanowiłam, że na tym koniec. Opowiem Wam historię po prostu te sprzedawców, którzy tam sprzedają, takich sprzedawców jak ja, którzy nie wiadomo czego oczekują. Ale to nie jest o tym filmik, więc zaraz nakręcę taki, wiecie, pogaduchę i powiem Wam o co mi chodzi i powiem Wam, że to wszystkie fora, te wszystkie jakieś społecznościowe zgrupowania, masło maślane, ale wiecie o czym mówię, że Vinted to jest tak samo jak YouTube, tak samo jak Facebook, po prostu duża połać ludzkości, ludzie mają różne charaktery i bla bla bla, także zapraszam do filmiku, zaraz nakręcam i pokazuję już Wam co zakupiłam. Bluzeczka jest zakupiona, mam inaczej. Historia tej bluzki jest taka, że dokładnie 4 lata temu, kiedy ostatnio, nie teraz w tym roku, przepraszam, tylko ostatnio 4 lata temu, kiedy robiłyśmy sobie podróż po lumpach z córką, napotkała Julka tam bluzkę czarną z tetry, z czarnej tetry, albo białej farbowanej na czarno, na ramionach zamiast pagonów była wszyta koronka. Mama jej trochę tam popuściła, trochę tam dociągnęła, bo ona była dla niej za przyduża, ale wszystko było na tym, że pochodziła ze 2-3 razy, stwierdziła, że jednak bluzka nie jest dla niej i ja ją otrzymałam. Bluzka, po prostu koronka jest robiona kordonkiem i no, powycierała się w kilku miejscach. Ja ją trochę tam zszywałam i w ogóle zaraz Wam dogram kawałek, jak wygląda moja. I słuchajcie, oglądając po prostu rzeczy po złotówce na Vinted, napotkałam identyczną, więc już Wam pokazuję. Słuchajcie, to jest czarna, zwykła tetra i na pagonach ma koronkę śnieżno-białą, piękną, nigdzie nie powycieraną. No nowa, świeża, może nie pachnąca, bo nie pachnie proszkiem ani żadnym płynem. 14-42-10, Made in Tunisia. Już zaraz Wam też pokazuję, może się przejdę, tylko będę do Was mówić. Już Wam pokazuję, jak wygląda moja po 4 latach codziennego, że tak powiem, użytkowania. Codziennego, cotygodniowego, może tak, bo ja raz w tygodniu mam taki komplet 7-12-tygodniowy, ale 7 dni. O, już Wam pokazuję moją, słuchajcie. No, tak wygląda koronka zakupiona świeżo, tak, a tak wygląda moja. Jest zszarzała, rozlazła. Już Wam pokazuję, tak, tu już się pruje, a już ją zszywałam. Tu już, wiecie, no, jak to kordonek, no, pruje się, tu taka wielka dziura locha. Więc po prostu zakupiłam sobie za złotówkę nową. Co prawda paczkomat i wysyłka ta ubezpieczeniowa kosztowała mnie 10 zł, więc w sumie 11 mnie uczyniła ta. To jest zniszczona, ta jest nowiutka. Więc 12 zł myślę, że bardzo warto i będzie nowa. Ona jest chyba troszeczkę mniejsza, a ja zobaczę u mnie jak jest. A, ja nie mam rozmiarówki. Szkoda, bo widocznie mama mi, znaczy jak Julki poprawiała, to widocznie Julce poprawiała, to się odkleił ten pomiar, wymiar, rozmiar. Więc tak, ja uważam, że bardzo dobry zakup i nieraz po prostu przychodzi coś do Was tak znienacka, tak jak o. I ja jestem bardzo zadowolona, mimo że dałam za nią 12 zł. Słuchajcie, za tą w ciuchu 4 lata temu też około 20 dałyśmy. Więc tak, dzięki wielkie za uwagę i do usłyszenia na jutro, a ja zapraszam już na filmik a propos ludzi na Vinted.